Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze, wybiła godzina 17, także rozpoczniemy oficjalnie. Witamy Państwa na dzisiejszym webinarze. Ja nazywam się Aleksandra Klubś. Ja się nazywam Agnieszka Kuta. Występujemy tutaj obie z ramienia lidera i pomysłodawcy całego projektu Let's Play Game Based Learning Niezwykła Edukacja, czyli jako przedstawicielki NODN Progressfera. Miałyśmy przyjemność wielką prowadzić ten projekt od dłuższego czasu z naszymi partnerami z Nord University, z Norwegii oraz z polską firmą EduExpert. Na wstęp chcemy Państwu powiedzieć trochę, co się w tym projekcie działo i też z czego będziecie mogli Państwo korzystać w przyszłości, a później oddamy głos tym, na których Państwo czekacie, czyli twórczyniom gry dla klas 1-3. Zaczniemy od tego, żeby tak pokazać Państwu z lotu ptaka, co się działo w naszym projekcie. Był to projekt z przygodami, trzeba powiedzieć, to znaczy z jedną dużą przygodą. Zaplanowałyśmy go już w roku 2019 i wtedy pozyskałyśmy finansowanie. Miał ruszać od roku 2020 i mieliśmy robić tam konferencję stacjonarną. No i jak wszyscy wiemy, pewien dość uciążliwy wirus wszystko zmienił. W związku z tym przez pierwszych kilka ładnych miesięcy zastanawialiśmy się, co z tym fantem zrobić. No i w końcu stwierdziliśmy, że dobrze, trzeba się przestawić i też bardzo dobrze się stało, ponieważ konferencja edukacyjna zaplanowana stacjonarnie na 110 osób rozrosła się do osób 2100, odbyła się później, natomiast z bardzo, bardzo dużym przytupem. Po powrocie z tej, po zakończeniu konferencji wybraliśmy się z grupą już wybranych 12 osób, nauczycielek i nauczycieli, z których 3 dzisiaj poznacie na wizytę studyjną w Norwegii. Następnie nauczyciele, którzy uczestniczyli w tej wizycie, zostali podzieleni na grupy i rozpoczęli pracę nad przygotowaniem gier. Podzieliliśmy ich na grupy, ponieważ naszym założeniem i też trochę marzeniem było, żeby powstała gra dla każdego etapu edukacji i to tworzona przez osoby, które na tym etapie edukacji pracują, bo to one najlepiej wiedzą, co się da wykorzystać, co jest potrzebne, co chwyci dzieciaki. Oprócz pracy nauczycieli tutaj bardzo mocno włączył się również nasz polski partner, czyli firma EduExpert, która zajęła się tą sprawą, stroną techniczną i graficzną i zadbała o to, żeby te cudowne pomysły na gry zostały też bardzo ładnie przedstawione, no bo to wiadomo, też ma znaczenie. A obecnie jesteśmy już na tym najmilszym etapie projektu, kiedy możemy się z Państwem dzielić efektami tym, co zostało wypracowane i co jest do wykorzystania w polskich szkołach. Co nam po projekcie już powstało, zostało i będzie? Otóż konferencja edukacyjna, która na szczęście, jak się ostatecznie okazało, że ten COVID, który nam tak życie utrudnił, był w pewnych drobnych momentach błogosławieństwem, w tym wypadku tak się właśnie stało, ponieważ na konferencji mogliśmy iść dużo szerzej, więcej osób zaprosić, ale też zostały nagrania. I jak Państwo widzicie, mamy tutaj aż 13 godzin fantastycznych nagrań, dotyczących gier i grywalizacji w szkole. I jak już mówiłam, 2100 osób niemal wzięło udział. Olu, ja Tobie oddam głos, bo tak dobrze zachęcasz do tego, cóż tam można znaleźć, więc z przyjemnością Ci tutaj zostawię pole. Dobrze, to wszystkie nagrania, o których Agnieszka mówi, możecie Państwo znaleźć w dwóch miejscach, na stronie projektu gryw.szkole.com oraz na stronie naszego ośrodka Progressfera Edu.pl. No i co tam możecie dokładnie znaleźć, więc jest to program i dla tych, którzy nie mają jeszcze zielonego pojęcia, czym jest game-based learning i dla tych, którzy co nieco już o grywalizacji wiedzą. Także dostaniecie Państwo taki wstęp i rozróżnienie obu tych metod, żebyście w ogóle wiedzieli, z czym co się je. Ale poza tym dowiecie się, jak do gier podchodzą nauczyciele, jak rodzice, jak uczniowie. Zrobiliśmy taki świetny panel dyskusyjny. Do tego od praktyków możecie pobrać pomysły, jakie gry wykorzystywać na różnych przedmiotach i to na naukach ścisłych i na przyhistorii, ale też przy na przykład języku angielskim. Wszystko jest tutaj wrzucone. Są też warsztaty z tego, jak projektować własne gry, czy jak wykorzystać gry, które zahaczają o nowoczesne technologie, bo mieliśmy też okazję gościć chociażby twórcy znanego Państwu wszystkim pewnie Kahoota, który dokładnie za pomocą Kahoota przeprowadził dla nas wykład. I szczerze mówiąc, były to spotkania niezwykle inspirujące, ale też pełne konkretnych przykładów i rozwiązań, które można wykorzystać tak naprawdę w nowym roku szkolnym, może jeszcze w tym. Albo pooglądać sobie w wakacje. Tak, jest czas.
do obiadu. Dalej wizyta studyjna. Tutaj już byliśmy na żywo. Faktycznie bardzo, bardzo walczyłyśmy o to, żeby to się stało naprawdę, a nie online. I odwiedziliśmy miasto Levanger, gdzie pracowaliśmy, czy uczyliśmy się od naszego zespołu badawczego i zespołu merytorycznego z Norwegii. Warsztaty, to było kilka dni bardzo inspirujących warsztatów. Uczyliśmy się projektować gry, oczywiście też oglądaliśmy już te gry stworzone i graliśmy, dużo graliśmy i to w gry cyfrowe i w gry analogowe. Przy niektórych naprawdę zbieraliśmy szczęki z podłogi, jak niesamowite rzeczy można stworzyć i zgrywalizować, ile doświadczeń nazbierać sobie dzięki takim grom. Odwiedziliśmy też ciekawe miejsca, oczywiście wszystko cały czas pod hasłem gier, czyli jeżeli pojechaliśmy do Falstad oglądać tam muzeum, no to było to muzeum, które używało na przykład AR-u, aby sobie lepiej wyobrazić, jak ta przestrzeń wyglądała wcześniej. Odwiedziliśmy również norweską szkołę, mieliśmy przyjemność odwiedzić i być w gościach. No faktycznie wizyta inspirująca, chociaż też momentami taka z łezką w oku, bo na przykład jak dyrektorka nam wszystkim opowiedziała, że przy projektowaniu nowego budynku to przede wszystkim brała udział ona oraz kadra, bo to jest przecież budynek dla szkoły i dla nauczycieli i dla uczniów, to trochę sobie pomyślałyśmy, no kurczę, kiedy u nas? Zostało nam po tej wizycie mnóstwo świetnych wspomnień, natomiast też to, co zostało i co jest chyba jeszcze ważniejsze, to zbudowane relacje. Relacje z grupą wielkich pasjonatów gier, którzy nie dosyć, że całe dnie spędzali na tym, żeby się uczyć, jak tworzyć gry i czy jak je wykorzystywać w edukacji, to co robili później wieczorem, siedząc razem i spędzając czas wolny? Ano grali, jak się Państwo domyślacie. I właśnie takich pasjonatów dzisiaj poznacie, a stworzyli oni aż te trzy gry zgodnie z założeniami projektu. I jeżeli chodzi o... Dzisiaj jesteśmy, wiadomo, na grze dla edukacji wczesnoszkolnej. Dzisiaj jeszcze będzie można uczestniczyć, jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany, zaciekawiony w webinarze dotyczącym gry MathLife. Wczoraj już odbył się webinar dotyczący gry dla klas 4-8, związane z edukacją przede wszystkim przyrodniczą. Zdecydowanie polecamy obie te gry, których dzisiaj się nie będziemy zajmować, żeby się z nimi zapoznać, bo można sobie też w nie spokojnie pograć, czy to w domu z rodziną, czy z paczką znajomych. Dostarczają one dużo wrażeń. To jest i edukacja, i świetna zabawa, bo też taki był cel całego projektu. I oczywiście po przedstawieniu dzisiaj tej gry nastąpi obiecana część losowania nagród. Nagrodami na dzisiejszym webinarze są zestawy gier dla szkoły. Znaczy każdy zestaw to jest 5 gier. Oczywiście wszystkie gry będą bezpłatnie do pobrania przez Państwa, czyli każdy z Was będzie mógł sobie pobrać, wydrukować, zagrać z uczniami. Natomiast mamy też przygotowane te zestawy już tak ładnie wydrukowanych na planszowych, prawdziwych gier. I one będą do wygrania dzisiaj. Zrobiłyśmy to jako zestawy po 5 sztuk gier w jednym zestawie, dlatego że wiemy, że nie macie Państwo klas raczej 12-osobowych i przy jednym pudełku to mogłoby być ciężko czasami tak przeprowadzić prawdziwą rozgrywkę w całej klasie. Dlatego 5, żeby grało się wygodnie, czy żeby było jakieś zabezpieczenie, gdyby ewentualnie coś zniknęło, czy się lekko podniszczyło. I gry będą losowane, to znaczy nie będziemy tutaj robić żadnego quizu ani wiedzowego, nic takiego, to będzie stricte losowanie na Państwa oczach, natomiast chciałyśmy trochę bardziej jakby docenić to, że Państwo poświęcacie nam swój czas, dlatego losowanie odbędzie się tylko wśród osób, które są dzisiaj obecne, nie wśród tych, które się zapisały, tylko te, które są dzisiaj obecne. Ja za chwilę do góry wyświetlę taki przycisk do formularza i każdego, kto chciałby wziąć udział w losowaniu tych gier, zaproszę do wypełnienia. Tam będzie podane pola na podanie imienia, nazwiska, nika, pseudonimu i miasta, w którym znajduje się Państwa szkoła. Proszę się nie przyjmować, ja przy losowaniu wyświetlę tylko nick, to znaczy to imię i nazwisko nie będzie wyświetlane, ja tam je potrzebuję, podobnie jak mail, żeby się z Państwem skontaktować i zwycięzcom przekazać oczywiście nagrody. A przy tym nicku, żeby one się za bardzo nie powtarzały, no to zachęcam do kreatywności i wymyślania jakichś nietypowych pseudonimów dla siebie. Za chwilę ten formularz uruchomię. Uwaga, on będzie aktywny przez około pół godziny, żebym ja później mogła to przenieść do miejsca losowania.
Także pół godziny mniej więcej czasu na wypełnienie. Ja już ten przycisk tworzę, a my powoli będziemy już oddawać głos. Tak, będziemy oddawać. Przy tych nikach, ja tak wczoraj wymyślałam takie różne szalone, których można by użyć, bo to może być, wiecie, kwiatuszek, gepardzica albo inny szalony matematyk. I każdy będzie dobry, ważne, żeby był oryginalny i ważne i taki, który się może wyświetlić, jak jeśli się zwycięstwo przytrafi. Dobrze, to Ola wyświetla już link do formularza, ja może poczekam, o już nie muszę czekać, on już tutaj jest, widzicie Państwo czerwony wściekle przycisk, klik na zielonym pasku, w niego klikacie, wypełniacie formularz, tak do 17.40 najdłużej będzie on dostępny, potem zamykamy zbieranie i przygotujemy Państwu losowanie i nasz czas już jest zakończony, oddajemy głos pierwszy. I zapraszam swoją imienniczkę. Pierwszą stwórczyń gry, która będzie przedstawiana. Już uruchomię prezentację odpowiednią do tego. I znikam. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja nazywam się Aleksandra Kaczmarska i jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Gdańsku. Chciałabym zacząć od tego, dlaczego warto grać. Już drugi klub gier planszowych w szkole założyłam i w związku z tym bardzo zainteresowała mnie ta konferencja, którą dziewczyny rozpoczęły. Dlatego właśnie na tę konferencję się zapytałam. Wiem, że każdy z Was doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że w czasach, w których żyjemy, wszystko nam się pomieszało i różne, można powiedzieć, że dzieci, które do nas przyszły, no, nie boję się tego określenia, żeby powiedzieć, że mają troszkę inne mózgi, prawda? Przede wszystkim mają ochotę i naukę też taką, już wcześniej pobraną w szkole, w domu, że wszystko to robią, wiąże się w jakiś sposób z elektroniką. W związku z tym ich odbieranie świata jest zupełnie inne. Teraz przychodzą tacy uczniowie do nas do szkoły i my musimy ich czymś zainteresować. My musimy być taką konkurencją dla tego, co im wcześniej już pokazali rodzice, nauczyciele w przedszkolu i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, oprócz ruchu, który jest tak bardzo ważny dla dzieci, szczególnie w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, musimy jeszcze zrobić coś, co te dzieci wciągnie. Zwykłe siedzenie w ławkach podczas lekcji, no tak prawdę mówiąc, troszeczkę jest niewystarczające, dlatego widzimy, że te dzieci się nam kręcą, wiercą, cały czas są pobudzone, coś się tam zadziewa. W związku z tym trzeba troszeczkę inaczej nauczać, trzeba dać im inny świat, tak? Trzeba im pokazać to wszystko, co mamy do zaoferowania. Możemy to pokazać na różne sposoby. Ja postanowiłam, że będę próbowała włączyć gry do mojej edukacji. I są to gry zwykłe, planszowe, takie, które są już wyprodukowane. Nie, proszę nie mylić tego z grami edukacyjnymi, ponieważ gra edukacyjna no, troszeczkę nam się zabłąkała i tak naprawdę coraz bardziej widzę różnicę pomiędzy grami planszowymi, karcianymi czy plenerowymi, a właśnie grami stricte edukacyjnymi, które taką nazwę mają w sobie. Postanowiliśmy więc te gry edukacyjne troszeczkę odczarować, żeby nie było takiej informacji, że one są nudne. Dlatego między innymi zapisałam się na konferencję, o której już dziewczyny tutaj dużo mówiły,
No i konferencja rzeczywiście dała nam ogromne zasoby wiedzy, tak? Dzięki temu, że mogłyśmy posłuchać różnych osób, zdałyśmy sobie, przynajmniej ja, sprawę z tego, że tak naprawdę jest jeszcze bardzo, bardzo dużo rzeczy do zrobienia i oczywiście nadal nie wiem wszystkiego, mało tego, ja nie wiem, no może to ta wiedza, którą mam, to taka kropelka w całej szklance, więc tak naprawdę jeszcze trzeba sporo, sporo rzeczy się nauczyć. Tym bardziej, że co chwilę wychodzą nowości. Gdy byłyśmy już na warsztatach w Norwegii, tam teoria połączyła nam się z praktyką, ponieważ to wszystko, o czym zostało powiedziane nie tylko na konferencji, ale przede wszystkim na warsztatach w Norwegii, mieliśmy przełożyć na to, żeby coś stworzyć, więc musieliśmy mieć pomysł. No, grupa nasza okazała się bardzo kreatywna i dzięki temu pomysł znalazł się dosyć szybko. Jeszcze w Norwegii już wiedzieliśmy, na czym ma polegać nasza gra oraz stwierdziliśmy, że dany mechanizm do naszej gry będzie pasował. Następnie przyjechaliśmy do Polski, no i tutaj rozpoczęły się prace, które były dosyć trudne, dlatego że tak naprawdę pracowałyśmy cały czas zdalnie, więc wszystko, co tworzyłyśmy, musiałyśmy szczegółowo omówić. Jaki jest rezultat? A więc rezultatem jest nasza gra. No i tutaj chciałam Państwu pokazać na początku elementy naszej gry. A więc nasza gra składa się z planszy, która jest zbudowana z czterech kartek A4. Czyli jak je wydrukujemy, to można je później skleić i powstanie jedna duża plansza. Natomiast dodatkowo mamy żetony z produktami, o których będziemy jeszcze mówić, karty przepisów, o których też będziemy mówić, żetony ze sprzętem AGD, które są nam potrzebne do tego, żeby niektóre przepisy zrealizować. Moja spiżarnia, jest to dodatkowa kartka dla każdego uczestnika. Karty szansy, które znajdują się na planszy. Waluta płatnicza, my nazwałyśmy ją fitki. Oraz karta pomocnicza dla każdego. Po to, żeby wiedzieć, jakie mamy ruchy oraz w jaki sposób przeliczać na zakończenie gry nasze zdobyte punkty, pieniążki i tak dalej. Plansza nasza, tak jak powiedziałam, składa się z czterech części. Ja opowiem Państwu właśnie o tej planszy. Co możemy na niej znaleźć, w jaki sposób będziemy z niej korzystać. A więc wydrukujemy cztery kartki, na każdej znajduje się część planszy. Na pierwszej pojawi się jadłodzielnia. Jadłodzielnia jest to miejsce, do którego losujemy żetony produktów. Mamy tutaj 8 miejsc. Losujemy na początku gry i tu może pojawić się joker, który będzie bardzo ważny, ponieważ on zastępuje wszystkie produkty, które mogą się znaleźć w zasięgu naszej ręki. Następnie kolejna plansza to jest miejsce na przepisy. Nasze przepisy podzieliłyśmy na trzy części. Są przepisy krótkie, przepisy długie oraz przepisy długie z użyciem sprzętu AGD. Każde przepisy mają swoją kolorystykę, dlatego drukując je nie pomylicie Państwo
ponieważ każdy ten przepis ma swój kolor. No i także widzimy, gdzie jest krótki, bo składa się tylko z dwóch produktów, gdzie jest długi oraz gdzie jest z użyciem AGD, ponieważ ten z użyciem sprzętu AGD ma dodatkowy punkcik, który mówi, jaki sprzęt trzeba zakupić. Więc gdy już wydrukujemy sobie planszę, gdy wydrukujemy sobie kartę, to wówczas przecinamy je w miejscu wskazanym i segregujemy właśnie na te trzy części. Następnie na planszy znajduje się sklep AGD. W sklepie są produkty, które... to znaczy sprzęty AGD, które możemy zakupić i tutaj mamy jeszcze planszę bez wskazanych cen, ale wy później Państwo otrzymacie jeszcze planszę, na której będzie wskazane, ile kosztuje dana grupa sprzętów. Mamy ustalone, że to będzie 10 albo 20 fitków. Sprzęty te też musimy pociąć i poukładać w odpowiednie miejsca na planszy, ponieważ je będziemy mogli zabrać do swojego przepisu. Kolejna część planszy to jest pucharownia. Pucharownia składa się z czterech pucharów. Każdy puchar jest, można go otrzymać za coś innego. Ja nie będę Państwu mówić o samych pucharach, ponieważ o nich powie moja koleżanka. Ja natomiast tylko powiem, że tu na planszy znajduje się miejsce, na którym położymy puchary i one będą nam potrzebne dopiero na sam koniec gry. Wcześniej przez cały czas trwania gry one sobie po prostu tam leżą. Pola, które Państwo widzicie, takie kółeczka, to będą ponumerowane. Jeżeli będzie taka możliwość, żeby uzyskać albo taką planszę, to jeżeli Państwo macie ochotę, to będziecie mogli sobie z dziećmi sami ponumerować od 1 do 100, ale będzie też możliwość właśnie wybrania planszy już z numerami. Koło pucharowni znajduje się szansownia. Szansownia jest to miejsce, gdzie można... trzeba w sumie położyć karty szansy, które będziemy wycinać tak samo jak i pozostałe elementy gry. Tutaj oczywiście musimy potasować i położyć karty na odpowiednie miejsce. Szansownia jest płatna, czyli musimy wydać 10 fitków, żeby kupić jedną kartę. I moja rola na tym się kończy. Oddaję głos mojej koleżance Elżbiecie. Eluniu? Ja na sekundę przejmę. Dziękuję Ci, Olu. Zapraszamy teraz panią Elżbietę Kmitę do opowiedzenia o kompetencjach, które są kształcone w trakcie rozgrywki. Już mnie pewnie słychać, ale jeszcze mnie nie widać, ale już jestem. Już chyba jestem. Dzień dobry, nazywam się Elżbieta Kmita i teraz, kiedy Ola się przedstawiała, że prowadzi koło gier, ja takiego koła nigdy nie prowadziłam i przyznaję, że z grami takiej nowej generacji zetknęłam się teraz. Jestem nauczycielką o bardzo długim stażu pracy i tym samym chyba jestem takim żywym dowodem na to, że nigdy nie jest za późno, żeby wprowadzić w swoim życiu jakieś zmiany, uczyć się różnych nowych umiejętności. Przyznaję, że jestem wielką fanką gier, ale to gier karcianych. Uwielbiam grać w brydża, mogę grać w 3, 5, 8 i w inne gry, ale gry nowej generacji typu Katana i tak dalej były mi dość obce, ale w tej chwili wiem, że pod wpływem tego projektu ja zacznę grać w te gry, bo naprawdę warto.
I teraz ja przejdę, skąd to się wzięło, czyli jakie były nasze cele. I już tutaj przełączę na slajd. Pierwszym naszym celem, i zresztą myślę, że w bardzo wielu przypadkach, kiedy dziecko przychodzi do szkoły, do klas 1-3, to oczekuje nie tylko nauki, ale także wspaniałej zabawy. I granie w te gry dzieci poczytują jako wspaniałą zabawę. Co zresztą na slajdzie Państwo widzicie, dzieci, które testują grę. Bo rzeczywiście, zanim ta gra, teraz już mamy taką końcówkę, jesteśmy już w zasadzie na finiszu, ale pierwsze nasze próby to było metodą troszkę prób i błędów. I naszymi testerami były dzieci z naszych klas. I przyznaję, że dawno tak, chociaż mam naprawdę wspaniałą klasę, moje dzieciaki nie były zaangażowane aż tak bardzo. Notabene czuli się bardzo, bardzo ważni przez to, że są jakoby testerami tej gry. Chyba we wszystkie trzy notowałyśmy każdą uwagę naszych uczniów i oni naprawdę oprócz tego, że wspaniale się bawili, to także byli bardzo z siebie dumni, co zresztą tutaj widać, jak są zaangażowani i widać chociażby na środkowym slajdzie, Zuzie z podniesionym kciukiem, że jest świetnie. Teraz przejdę do następnego slajdu. Ok. Jednym z naszych, oprócz tej wspaniałej zabawy, było propagowanie nawyków zdrowego odżywiania. Wiemy, że w tej chwili takie fit life jest bardzo modne, jest bardzo trendy. Ale też chciałyśmy to poprzez grę jeszcze bardziej przybliżyć dzieciom. Wobec tego nasze przepisy, które tutaj stworzyłyśmy, są bez cukru, bez soli. Zamiast cukru używamy miodu. Tak jak Ola mówiła, pojawiła się też jadłodzielnia. To jest bardzo ważne w obecnych czasach, chociażby mamy stronę na Facebooku, jedzenie mam, chętnie się z nim podzielę i rzeczywiście ludzie zaczęli zwracać uwagę na to, że jedzenie jest bardzo wielkim dobrem i pożywienie jest bardzo wielkim dobrem. W miastach też pojawiają się jadłodzielnie i myślę, że tutaj stworzenie tej jadłodzielni, gdzie dzieci mogą wymieniać produkty, jest bardzo cenne, bo to rzeczywiście prowadzi potem do bardziej ekologicznego życia. Następnie nasze przepisy warzywne są o wiele wyżej punktowane niż owocowe. Chociaż pojawiają się też i desery, i różne przekąski, ale stawiamy tutaj na zdrowe jedzenie. Kolejny nasz cel, już przejdę, to właśnie doskonalenie umiejętności ortograficznych. Oczywiście doskonalimy to na co dzień, ale jak to zrobić podczas gry, by te umiejętności były też bardzo atrakcyjne? Wobec tego ograniczyłyśmy się do składników. Wzięłyśmy wszystkie słowniki ortograficzne do ręki, czy też posiłkowałyśmy się, jak to zwykle bywa najczęściej, doktorem Google i wypisałyśmy takie owoce i takie rośliny warzywne, które zawierają trudności ortograficzne. Jest tu jabłko, ale to jest wyraz, który najczęściej dzieci piszą fonetycznie. Ale mamy i porzeczkę, i jeżynę. Jeżeli pojawia się słonecznik, który jest fajnym takim produktem, który warto dodać do jakiejś sałatki, to jest on prażony. Jest też rzepak, ale w formie oleju. Jest też jarmuż, który jest mało znany. I teraz naszym celem i myślę, że taką wartością dodaną jest to, że dziecko idzie do sklepu z mamą, patrzy, na półce jest jarmuż. Mamo, spróbujmy, bo taki też był w przepisach. Mamy też awokado, które jest bardzo zdrowe, orzechy, które się pojawiają w różnych formach i w różnych formach też pojawiają nam się na przykład ogórki.
bo mamy produkt w sałatkach, potrzebny jest i ogórek świeży, i ten wyraz jest też dla nas bardzo ważny, i na przykład ogórek kiszony. Teraz. Przepraszam, muszę tutaj przesunąć. Do następnego slajdu muszę przejść. Przepraszam, coś mi się tutaj zacięło. Muszę go przejechać dalej. O, przepraszam bardzo. Aha, jeszcze wracając do ortografii. Trudno nam było stworzyć te przepisy. Wiemy już, że dzielą się na 4 kategorie. Jeżeli chodzi o składniki, są to przepisy warzywne, przepisy owocowe, sałatki owocowe, soki i zdrowe smoothie. Ale też zastanawiałyśmy się, w jaki sposób zatytułować te przepisy. Wobec tego stwierdziłyśmy, że można je bardziej tak spersonalizować, używając imion. A przy okazji gra stanie się bardziej ciekawa. Wobec tego wybrałyśmy postaci, które będą nam tutaj towarzyszyć podczas gry. I to jest ciocia Grażyna, która robi przeróżne rzeczy. Babcia Marzena i dziadek Kazimierz, ciocia Róża, wujek Hubert, Michalina, ale także, i to jest pomysł mojej następczyni, pojawiły się nasze imiona, to znaczy moje akurat jest trudnością ortograficzną, ale żebyśmy stały się też częścią gry, to po jednym przepisie dodałyśmy takim, że pojawiają się też i nasze imiona. Dalej mamy, przepraszam, jednostki płatnicze. Tutaj, przepraszam, zrobię łyka wody. Ja przyznaję, że bardzo jestem zafascynowana kartami matematycznymi autorstwa Piotra Piskorskiego. W tych kartach matematycznych, które też możecie Państwo znaleźć na stronie Progesfery, ale myślę, że po zakończeniu już pracy i promocji gry zajmę się także tym, żeby przygotować dla Państwa materiały dodatkowe w postaci chociażby kart matematycznych, w których będą, którymi bohaterami będą nasi tutaj uczestniczy, czyli i babcia Marzenka, i dziadek Kazimierz i tak dalej. W kartach Piotra Piskorskiego, które znam ze Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, pojawiały się zawsze bardzo dziwne jednostki. Swego czasu liczyłam zadanie, w którym były dary, wory, lutetery i petry. Było to po to, by dzieci, czy też młodzież, przyswajali sobie inne jednostki niż takie znane im jednostki, na przykład monetarne. Ale tutaj, jak znalazł, skoro promujemy życie fit, to i nasze jednostki po długich dyskusjach, bo miałyśmy pomysłów naprawdę chyba ze 30, ale stanęło na tych zdrowych fitkach i to myślę, że jest bardzo dobry pomysł. Oprócz tego mamy fitki, tutaj jeszcze nie są opatrzone nazwami jednostki. Tutaj za sprawą bankiera dzieci doskonalą dodawanie, odejmowanie, wydawanie reszty. I to jest też rozmienianie sobie na przykład banknotu na drobniejsze. I no oczywiście doskonalą swoje umiejętności posługiwania się innymi jednostkami niż jednostki płatnicze. Teraz przejdę do następnego slajdu. I mamy tutaj już końcówkę gry. O mechanice gry opowie Magda. Ale tutaj mamy kartę pomocniczą, z tym, że ta karta pomocnicza, gdzie będzie pod koniec gry, oprócz tego, że dzieci przesuwają się po planszy, zdobywają pieniądze. I teraz wymyśliłyśmy sobie tak, że nie jest tak, że jeżeli ktoś ma 5 fitków, to przesuwa się o 5 pól na planszy, bo chciałyśmy przy okazji troszkę propedeutycznie wprowadzić ułamki. A więc w klasie drugiej dzieci mogą posługiwać się kartą pomocniczą, gdzie mamy dokładnie wypisane, ile kroków mogą wykonać za sprawą zdobytych pieniędzy. Ale w klasie trzeciej, myślę, że w drugim semestrze, już warto podać im tylko przepis na to,
i tę zasadę, w jaki sposób zdobyte pieniądze przełożyć na ruchy i wtedy, żeby oni już się nie posługiwali tą kartą, a przelicznik jest taki, że 5 fitków to są 2 kroki na planszy. I teraz przepraszam, jeszcze tutaj. Okej. W naszej grze pojawia się również język angielski. Każdy produkt jest pod spodem opisany za pomocą angielskiego słownictwa. I oprócz tego, my się śmiejemy, że oprócz języka angielskiego w naszej grze pojawia się i język francuski. Jako że w tej chwili mamy rzeczywiście całe mnóstwo programów kulinarnych, w których uczestniczą dorośli, ale dzieci na przykład uwielbiają programy typu chyba MasterChef Junior, gdzie oglądają swoich gotujących rówieśników. I ci rówieśnicy i dzieci spotykają się z francuskimi nazwami szefów kuchni. I u nas też, jeżeli potem będziemy, Magda będzie mówiła o wariantach gry, dzieci zdobywają poszczególne tytuły. To może być sous-chef, czy cuisiner i tak dalej. Także mamy takie elementy, które starałyśmy się, żeby były przeniesieniem realnego życia. I teraz, o, to ja już w zasadzie wyprzedziłam sama siebie, bo tutaj mamy slajd pod tytułem Sztuka gotowania. No i właśnie wśród szans można wylosować gwiazdkę Michelin. Myślę, że w tej chwili dzieci naprawdę się orientują. Pan Wojciech Modest Amaro jest bardzo popularną postacią, a ponadto naprawdę dzieciaki oglądają programy kulinarne. I tę część, kiedy przedstawiłam Państwu nasze cele, teraz już mogę zakończyć i poprosić Magdę o dalsze wystąpienie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dzień dobry, ja nazywam się Magdalena Bogumił, jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej z 11-letnim stażem w Szkole Podstawowej nr 74 w Poznaniu. Gry towarzyszą mi w codziennym życiu i zarówno prywatnym, bo gram w gry i te dla dorosłych, i te dla dzieci, ale także bardzo lubię gry terenowe, gry plenerowe. No i dotychczas wydawało mi się, że świetnie stosuję gry właśnie edukacyjne podczas codziennej pracy, ale się okazuje, że te nasze, no co jest efektem konferencji, w której wzięłam udział i w całym projekcie, że gry, które są ogólnodostępne na rynku, są wspaniałym materiałem edukacyjnym. A ta nasza, to chcemy Państwu przedstawić, że jest naprawdę wspaniałym momentem do tego, aby angażować nasze dzieci w 100% i rozwijać wiele umiejętności. Ela opowiedziała o tym aspekcie edukacyjnym, a ja tutaj przejdę troszeczkę, dopowiem też o aspekcie właśnie takim społecznym i strategicznym. Ponieważ nasza gra dopuszcza możliwość grania w parach lub w zespołach, my zalecamy, żeby to jednak były pary, te zespoły dwuosobowe, z tego względu, że to jest dobry element negocjacyjny, kiedy dyskutują ze sobą tylko dwie osoby, bo nie doprowadza to do konfliktów. Tutaj akurat widzimy, jak grają dzieci z klasy trzeciej. Mamy dwa zespoły dwuosobowe, jedno trzyosobowe, tylko dlatego, że jedna dziewczynka jest bankierem. To było pierwsze zetknięcie z prototypem gry. Jak widać, jest czarno-biały i jeszcze nie jest taki barwny. No ale takie etapy przechodziła nasza gra. To są miesiące pracy naszej i dzieci, żeby ta gra wyglądała tak, jak wygląda teraz. Dzieci komunikują się ze sobą w parze, podejmując decyzję, jaki ruch wykonują, ale także komunikują się między sobą w momencie, kiedy podejmują negocjacje, ponieważ uczestnicy gry mogą się dogadywać ze sobą, ja powiem, ja mam borówkę, a kto ma jeżynę, może się wymienimy. Ale wymiana nie musi być tylko produkt za produkt, bo możemy również od kogoś odkupić, więc też muszą dokonać, odkupić dany produkt, więc muszą dokonać wyceny danego składnika.
nasza gra rozwija logiczne i strategiczne myślenie, ponieważ są trzy możliwości zakończenia gry. Celowo używam pojęcia zakończenie gry, a nie wygranej, ponieważ aby zakończyć grę, trzeba zrealizować 5 krótkich przepisów, albo 3 długie przepisy, albo 2 przepisy super. Ale w momencie, kiedy ktoś chce zakończyć grę, używa takiego magicznego hasła, bo tutaj kiedy realizuje przepis, każdy gracz wypowiada słowo dzyń, dzyń, podano do stołu, ale jeżeli chcę zakończyć grę, to mówię dzyń, dzyń, przyjęcie gotowe. I wtedy wykonujemy jeszcze tylko dwie pełne rundy pomiędzy graczami i robimy podsumowanie. Jednak wygrana nie jest taka oczywista, ponieważ powoli już przechodzimy poprzez te cele nasze, zdradzamy elementy mechaniki naszej gry, ponieważ wszystko może się obrócić i to jest kolejny element strategii. Jeżeli ja wiem, że mi się może już nie uda zrealizować tych przepisów krótkich, bo koleżanka ma ich więcej i ja mogę zdobyć puchar za coś zupełnie innego. Ponieważ ten puchar wiele zmienia. Jeden puchar to jest 10 dodatkowych kroków. I tutaj chciałyśmy też zwrócić uwagę na niemarnowanie jedzenia i na zasadę zero waste. Dlatego przyznajemy puchar za najmniejszą liczbę produktów w spiżarni. Czyli jeżeli gracz się zorientuje, że gra się powoli kończy, to może ja zacznę odrzucać ze swojej spiżarni, żeby zdobyć ten puchar. Ale puchar może zdobyć tylko jedna osoba. Ta, która ma mniej produktów w spiżarni, bo jeżeli ja mam jeden i ktoś ma jeszcze jeden, to puchar niestety zostaje na planszy. Można zdobyć puchar za największą liczbę zrealizowanych krótkich przepisów, za największą liczbę zrealizowanych długich przepisów i za największą liczbę zrealizowanych przepisów super. Zwracamy uwagę, że to jest to małe poczucie sukcesu. W momencie, że może nie jestem, nie udało mi się zakończyć tej gry, może wydaje mi się, że do końca mi nie poszło, ale ta karteczka, którą dostaje dziecko na koniec, to powoduje, że uśmiech pojawia się na twarzy i jest, udało się, mam puchar. Mimo tego, że to nie jest statuetka, która mnie teraz zdobiła moją półkę. Aspekt właśnie waluty, która się pojawia, uwrażliwia też na gospodarowanie pieniędzmi. Dzieci uwielbiają gry, w których pojawiają się pieniądze i zabawy, w których możemy z nich korzystać. Każdy gracz na początku gry otrzymuje 20 fitków i od niego zależy, co z nimi będzie dalej robił. W trakcie testowania nasi uczniowie, niektórzy są bardzo zachowawczy i trzymają pieniądze do końca, bo wiedzą, że za pieniądze będą się ruszać. Ale są dzieci, które bardzo lubią ryzyko, lubią niespodzianki i mogą te pieniądze inwestować. Jeżeli chcemy zrealizować przepis super, zawsze musimy wydać fitki, ponieważ potrzebujemy kupić sprzęt AGD, o którym Ola mówiła. Kosztuje albo 20, albo 10 fitków i kupujemy go do zrealizowania tylko jednego przepisu, ale możemy również kupić szansę. W trakcie tworzenia gry miałyśmy szanse podzielone pół na pół, ale było nam bardzo przykro, kiedy dzieci losowały te negatywne wiadomości, ponieważ bardzo się starały, a chcemy, żeby przede wszystkim to była dobra zabawa i żeby wzmacniać te pozytywne emocje, a nie te negatywne, dlatego jest bardzo dużo szans pozytywnych, a tylko kilka negatywnych, których konsekwencje są niewielkie, aby nikomu nie robić zbyt dużych przykrości, ale również jeżeli ktoś lubi wydawać pieniądze i trafi na twardego zawodnika, który nie chce wymienić się produkt za produkt, może komuś wręczyć, zaproponować transakcję za pieniądze, czyli najzwyczajniejszy targ. Targ powstał przez przypadek, nie miałyśmy go całkowicie w planie, tylko to jest pomysł naszych dzieci, które stwierdziły, że to by się przydało i to byłby fajny element. A my dałyśmy też duże sprawstwo dzieciom, które z nami tę grę tworzyły. Stąd jest też
taki akcent w naszej grze. Nasza gra, no jak każda gra, do której dołączamy, rozwija umiejętność kultury wygrywania i pogodzenia się z przegraną. Jak wiemy, jest to bardzo trudne zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Ale tutaj chciałabym podkreślić, że w naszej grze do końca nie wiemy i nie potrafimy przewidzieć, kto wygra. Bo też nie wiemy, kto ile zdobył pieniędzy w trakcie gry, czy te pieniążki są gdzieś schowane, ile kroków dostanie na koniec, dlatego to podsumowanie wiąże się z dużymi emocjami, ale staramy się doprowadzić, żeby to były emocje pozytywne i raczej efekt jest taki, że każde dziecko ma po zakończeniu gry poczucie sukcesu, bo jeżeli nie zdobyło pucharu, może nie jest na przodzie planszy, to jeszcze może się przydarzyć, że akurat ugotował super przepis, który może zrobić później ze swoimi rodzicami w domu, a może ktoś ma możliwość i zrobi je nawet w szkole, bo niektóre przepisy są naprawdę bardzo, bardzo proste i zachęcamy też do tego, aby z naszej gry korzystać również w połączeniu z metodą projektu i na przykład pobawić się w projekt tygodniowy związany ze zdrowym żywieniem i z gotowaniem. No i tak jak już mówiłam wcześniej, brak wygranej nie oznacza przegranej, ponieważ przede wszystkim dobrze się bawimy i, no i są jeszcze puchary i dużo innych pozytywnych aspektów, o których już wspominamy. Jest bardzo duża losowość gry i rozgrywki różnią się od siebie i tak jak testowałyśmy z dziećmi regularnie, już w pewnym momencie mówimy, że już nie będą chciały więcej grać, bo ile można grać co tydzień, co w to samo, to one wracały do domu i mówiły, opowiadały rodzicom, mamo, jaka to, mamo, tato, jaka ta gra była wspaniała i co my dzisiaj z panią robiliśmy i zaraz było pytanie, kiedy będzie dostępna, a my mówimy, spokojnie, jeszcze potrzebujemy czasu, jeszcze cały czas pracujemy, a wy macie naturalny wpływ. I w tej grze nie ma miejsca na nudę, ponieważ gra jest bardzo dynamiczna, dużo się dzieje, zawodnicy nie obserwują tylko swojej gry, tylko też obserwują grę innych dzieci albo dorosłych, bo to też jest to gra rodzinna, o którym zaraz powiem, o różnych wariantach gry i cały czas obserwują tok rozgrywki. Ale to jeszcze nie wszystko. Chciałam zwrócić uwagę, że nasza gra kształtuje u dzieci i nauczycieli kreatywność, ponieważ będzie dostępna również w wersji czarno-białej, to też jest wyjście naprzeciw, że wiemy, jakie są warunki w szkołach. Nie zawsze jest możliwość kolorowego wydruku, a wydrukowanie gry czarno-białej daje dzieciom możliwość pokolorowania, numerowania pól, kolorowania przepisów, możemy dopisać swoje szanse, jeżeli dzieci poczują taką potrzebę. Mogą stworzyć swój nawet przepis, jeżeli Państwo tylko mają taki pomysł i chcą tak działać, ale najlepiej już z tych produktów, które korzystamy, bo powiem, my zaczynałyśmy od takiej listy produktów, ale gra wtedy nie była grywalna, więc możemy rozwijać naszą grę, ale ograniczmy się do tych produktów, które są, ponieważ ciężko jest wtedy zakończyć rozgrywkę. Ale jeżeli ktoś ma super warunki, wydrukuje sobie piękny kolor, może dzieci przygotowują samodzielnie pionki i one mogą być przeróżne. Z własnego doświadczenia powiem, że przy testowaniu jednej gry z jedną klasą dzieci przyniosły, okazało się, że miały w plecaku akurat ludziki Harry'ego Pottera i tego dnia przenieśliśmy się do Hogwartu i mieliśmy przyjęcie w Hogwarcie, bo dzieci grały ludzikami z Harry'ego Pottera. Możemy to podciągnąć pod lekturę. I może to być przyjęcie u dzieci z Bullerbyn, możemy pobawić się, naprawdę ta gra daje tyle możliwości, tylko tyle, ograniczy nas tylko nasza wyobraźnia i dlatego Państwa też do tego zachęcamy, a chcę pokazać też uniwersalność gry, którą Państwo będą mogli mieć po tym naszym spotkaniu. Już Ela wcześniej wspomniała, że nasza gra ma trzy warianty. Instrukcja jest bardzo dokładnie napisana i przedstawia przede wszystkim wariant pierwszy, czyli cuisine, tak, czyli samodzielny kucharz. Jest to wariant najprostszy i my uznajemy na początku, ok, jesteśmy początkujący, gramy w ten wariant gry.
ale kiedy już stwierdzimy, że no może byśmy chcieli coś zmienić, my awansujemy, próbujemy kolejne poczucie sukcesu. Próbujemy być prawą ręką szefa kuchni, gdzie pojawiają się dwa ruchy w ciągu jednej akcji i pojawiają się dwie akcje w ciągu jednego ruchu i nasza gra nabiera troszeczkę tempa. I na końcu jest chef de cuisine, czyli szef kuchni. I to już jest taka rozgrywka, która będzie dłużej trwała i tutaj to jest raczej wariant rodzinny do zabawy w domu, ponieważ jak wiemy, no dzieci też mają różne możliwości koncentracji na zadaniu i jak będzie rozgrywka za długo trwała, to niektórzy się zaczną nudzić. Tym bardziej, że nie wszystkie dzieci w klasie są ograne w gry, bo te, które są ograne, to sobie świetnie poradzą już z tymi wyższymi poziomami, a ci początkujący potrzebują jednak stopniowego wprowadzania też trudności. Tym bardziej, że pracujemy z większą grupą, więc nauczyciel też jest potrzebny do tego, żeby koordynować i wspierać te dzieci w grze. Gra jest bardzo uniwersalna. Również, to powiem też ze swojego doświadczenia, testowałam grę z moją rodziną i moje dziecko niespełna sześcioletnie doskonale odnalazło się w realizowaniu przepisów. Nie zna, nie potrafi czytać, my mu czytaliśmy przepis, zaczyna się czytanie globalne, więc on już widząc rysunek danego produktu wiedział, do którego przepisu to dopasować. No oczywiście jest tutaj potrzebne wsparcie nauczyciela, więc dlatego też mówimy, ta gra jest dedykowana dla edukacji wczesnoszkolnej, ale trzeba wybadać dobrze pierwszą klasę, na ile dzieci sobie poradzą, żeby nie było też dla nich za trudno, no bo wspieramy jednak te pozytywne emocje. No i grę można modyfikować, ale raczej w wariantach tych domowych. W szkole muszą być jasno określone zasady. Ewentualnie, jeżeli nauczyciel zdecyduje o modyfikacji gry, czyli na przykład wprowadzi grę na czas, musi być poinformowany o tym na początku, żeby nie było konfliktów, ponieważ Jasiu stwierdził, że on zmieni zasadę, a Marysia się z tym nie zgadza. No i tu się pojawiają te nasze teraz wyczekiwane steamowe umiejętności. Dzieci są przede wszystkim samodzielne, logicznie myślą i wychodzimy poza schemat. Jest gwar, jest przyjemnie, jest dużo śmiechu, jest dużo zabawy. I przy tym się uczymy przy okazji. Nikt nie zauważa, że dodaje, że powtarza ortografię, że odejmuje, że negocjuje, że stara się opanować swoje emocje. Tylko w tym momencie tylko gra. A to, co się dzieje wkoło, to my o tym wiemy. My jako nauczyciele. Jak grać? Czyli mechanika. Używamy tutaj pojęć, że możemy wykonać jedną akcję w ramach jednego ruchu. Kiedy przygotujemy planszę i rozpoczniemy grę i się przygotujemy, tak jak mówiła o tym Ola, każdy uczeń będzie miał dla siebie kartę pomocniczą, bo wiemy, że na początku nie jest to łatwe, żeby zapamiętać, co możemy w danym momencie zrobić. Nauczyciel koordynuje przez jedną turę, potem dzieci już, czasami dwie, potem dzieci dokładnie wiedzą, co robić. Ale akcje będą rozpisane na karcie pomocniczej. W ramach jednego ruchu możemy wylosować jeden nowy produkt z banku produktu, wymienić jeden produkt w jadłodzielni, dokonać transakcji z innym graczem. O sposobach transakcji już mówiłam. Możemy dobrać kartę z przepisem. Zawsze losujemy dwie i zastanawiamy się, czy zostawiamy dwie, czy tylko jedną. Zalecamy w zasadach, aby dzieci na tym pierwszym i drugim poziomie, w pierwszym i drugim wariancie gry miały w ręku tylko trzy przepisy, bo ciężko jest sprawdzać listę. To wiemy my nawet jako dorośli, patrzymy na listę, którą mamy na karcie i te wszystkie elementy, jak obserwujemy, trzy przepisy są wystarczające. Odrzucić dowolną liczbę składników do banku produktów, czyli jeżeli już po raz kolejny wylosowałam na przykład jabłko, a nie jest im potrzebne, to mogę to jabłko odrzucić. Zrealizować przepis, mówiąc magiczne hasło, dzyń, dzyń, podano do stołu, oraz odrzucić przepis, którego wiem, że nie uda mi się zrealizować. Poza tymi siedmioma akcjami, z których wybieramy jedną, możemy zawsze zrobić dodatkowy ruch, który kosztuje, czyli możemy kupić kartę szansy, albo kupić sprzęt AGD, czyli w praktyce kupuję sprzęt i od razu mogę zrealizować przepis.
po planszy, to nie, gra nam się zazwyczaj kojarzy, są kostki. W naszej grze kostek nie ma. Ruszamy się po planszy wtedy, kiedy zrealizujemy przepis. Czyli na karcie mamy dokładnie napisane, ile zarabiamy pieniędzy i ile za to możemy zrobić ruchów na planszy. Zalecamy i zachęcamy. I prosimy, żeby pilnować, aby dzieci poruszały się od razu, bo potem o tym zapominają. Zrealizowany przepis odkładam na bok, odwrócony tekstem do dołu, bo potem te przepisy będą nam potrzebne przy przydzielaniu pucharów, bo będziemy liczyć, kto ma ile krótkich, kto ma ile długich, kto ma ile super i czy zasługuje na dany puchar. Jeżeli podejmujemy daną rozgrywkę, to musimy pamiętać o tym, aby wszystkie zasady dzieciom spokojnie wytłumaczyć, ale z naszego doświadczenia wiemy, że dzieci bardzo szybko łapią i się doskonale odnajdują. Przed nami wakacje, zachęcamy, aby przetestować naszą grę już ze swoimi rodzinami i dostajemy naprawdę fajny produkt, który pozwala nam na to, aby wykorzystywać go wielokrotnie, bo on się nie nudzi. Na pewno myślę, że żadne z nas, żadne dziecko nie rzuci tej gry w kąt. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo za przedstawienie gry. My też jesteśmy pod wrażeniem gry, chociaż muszę przyznać, że szczególnie jako dziecko miałabym głębokie wewnętrzne dylematy, czy naprawdę iść po więcej punktów i zrobić coś warzywnego, czy jednak zostać przy deserku. Ojej, to by mnie trochę kosztowało. Agnieszka, śmiesz się i ty nie, ty nawet zrobisz sok pomidorowy, to wiesz. To... Tak, 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 to prawda. Natomiast no, gra faktycznie fantastyczna przez tę wielość kompetencji, które przy okazji się kształci po prostu. Bardzo zachęcamy do tego, żeby ją sobie pobrać. Macie Państwo link już przygotowany. Wiemy, że firma EduExpert, która jest odpowiedzialna za grafikę, jeszcze ostatnie szlify robi, natomiast już można pobrać, jeżeli byłyby jeszcze jakieś drobne poprawki, to na pewno Państwu wyślemy maila w tej sprawie i możecie sobie tę grę pobrać i wydrukować i potestować ze swoją rodziną. Wydrukować ją można i w wersji czarno-białej i kolorowej, to już zresztą nasze wspaniałe prelegentki o tym mówiły. Oczywiście każdy może sobie grę pobrać, wydrukować, jeżeli ktoś będzie pragnął, to może też zrobić to przy użyciu profesjonalnej drukarni, wszystko jest tak przygotowane, że jest też w tym celu możliwe, jest to możliwe do zrobienia. A tymczasem ciąg dalszy zaproszeń od nas. Tak, bo jeśli ktoś z Państwa czuje, że gry to jest jego temat albo że to może stać się jego temat i macie ochotę Państwo faktycznie iść w stronę innowacyjnej pedagogiki i szukać nowych rozwiązań dla naszego systemu edukacji, to od przyszłego roku szkolnego uruchamiamy nowy kierunek studiów GBL i grywalizacja w edukacji, tak żeby się tego nauczyć naprawdę od największych specjalistów, których miałyśmy okazję poznać dzięki temu projektowi. Będziemy obejmować każdy etap edukacyjny i będziemy obejmować zarówno gry planszowe, jak i gry no, internetowe czy komputerowe po prostu. Mamy świetny tutaj patronat, bo współpracujemy z Akademią Nauk Społecznych, czyli są to oczywiście studia podyplomowe dla nauczycieli, ale mamy też patronat honorowy Stowarzyszenia Spider, to jest Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Gier, to jest europejskie stowarzyszenie, które też jest zachwycone samym pomysłem. Planujemy tryb hybrydowy, także będzie dosyć wygodnie, będzie ile zjazdów online, natomiast spotkamy się tym razem też na pewno, tak żebyście się też w grupie mogli poznać i obejmiemy naszą uwagą nie tylko różne etapy edukacyjne, ale także dzieciaki o różnych potrzebach i tych, które potrzebują więcej od nas wsparcia, jak i te dzieciaki bardzo zdolne i pomyślimy o tym, jak gry wykorzystywać przy ich edukacji. Bardzo Państwu dziękujemy za udział. Mamy nadzieję, że gra będzie przydatna. Nieście ją w świat, puszczajcie linki do wszystkich znajomych i grajcie. Nasz zamysł jest taki, żeby ona była i będzie bezpłatnie dostępna tak długo, jak istnieje internet i my. I długo. My już nie jesteśmy aż takie istotne, jak coś wrzucisz do internetu, to już nigdy nie zginie. To
ktoś musi płacić za serwer i dbać o to, żeby płacić za serwer, więc my jesteśmy pod tym względem my. Chyba, że na łożu śmierci wydamy dyspozycję, słuchaj, żeby ten... Testament firmy, ośrodka, sfera, że wszystko można zabrać, tylko trzeba zapewnić środki na utrzymanie serwera. Dokładnie tak. Gra będzie dostępna cały czas, można ją sobie wydrukować. Tak jak prelegentki mówiły, można spokojnie grać sobie w wakacje z rodziną, już sobie potestować, popatrzeć, ja od nowego roku szkolnego z dzieciakami, chyba że jeszcze jutro macie fantazję, żeby sobie szybciutko jakąś rozgrywkę zrobić. Jest jeszcze jeden dzień w sumie. Na trawce się rozłożyć, piękna pogoda, przynajmniej u nas, na trawce się rozłożyć i dzień podano do stołu.